Hejka moi drodzy, z tej strony DSEO, witam was w kolejnym odcinku w naszej serii do customu Tomb Raider The Sacred Emerald. Moi kochani, co ja robię? Czemu ja to loaduję? Głupia jestem czy jak? Mamy 21 godzin za sobą i 22 minuty, to jest hit, to jest jeden z najdłuższych customów, zaraz za The Quest of Gold, aczkolwiek nie sprawdzałam w końcu ile nam The Quest of Gold wyszedł, ponieważ ile mam tych flar? Może nie tędy? 70. Ale to jest w zasadzie już prawie koniec gry, więc myślę, że na spokojnie możemy sobie tutaj pozwolić na to, żeby... Aha, bo możemy sobie wrócić tędy. Dobra, ale my teoretycznie możemy sobie jeszcze skrócić drogę, bo przecież jak tutaj zeskoczymy na dół... No, a ten się nie pali, to byłoby kites, nie? Patrzcie. To byłoby gites, patrzcie! Nie? No patrzcie, przecież to jest takie proste. Tam chyba było wyjście stąd, tak mi się zdaje. Tak mi się zdaje. Na pewno, bo tam są jakieś buchane sprawy, więc na bank. To jest głupie. Ja tego nie ogarniam do końca, o co tutaj chodzi. Udało się, ale możemy spróbować zrobić ten sam patent. Kurde. To akurat chyba wyszło jakimś dziwnym, nie wiem, trafem. No i spadamy stąd. No i bez sensu! Uciekaj. Dobra, udało się. No jakieś takie mają dziwne te cykle, muszę wam powiedzieć. No okej, jest. No i dobra, mamy dwie maski. Jeszcze tak dla pewno... Jeszcze może wiecie co, zaraz sobie to ja tu wyciągnę. Tak, mamy dwie maski. Wyciągnę sobie granatnik, bo... Aż się dziwię, że po pierwszej masce nikt nie wyskoczył. Ale kurde, no słuchajcie, nikt nie leci w moim kierunku. A to dziwne. Coś za bardzo tutaj jest taki jakiś spokój, wiecie? Dobra. Na lewo idziemy, no bo co? Już tutaj nie ma znaczenia. Najbardziej to ja się srałam właśnie, tak na dobrą sprawę, to tą wodą. Jeżeli ma być szczera. Ale ja nie chciałam tego. Nie mogę zapamiętać, że desert jest pod czwórką. Znowu jakieś takie lewo, prawo. Ja nie wiem. Oho. Pytanie, czy gdzieś tutaj nie trzeba będzie na przykład błądzić gdzieś lewo, prawo, na przykład może być coś ukrytego. Teoretycznie to ja tu powinnam iść chyba środkiem. Ale głupie. Nie wystarczy mi tego HP. Aha. Dobra, no to kumam. To weźmy idź tu. Dobra. I tutaj też będzie, tak? Czyli one nierównomiernie buchają. Najpierw ten po prawej, za chwilę zgaśnie, jak on zgaśnie. No, w ten sposób to trzeba zrobić. Gdzieś jest jakaś kujka i pytanie, czy za jednym z tych posągów nie trzeba będzie gdzieś na przykład jakiegoś sekretu ogarnąć. To są jakieś drzwi. Czy tego się nie przesuwa? Nie. Aha, to jest takie... Dobra, to jest ewidentnie, jakby tu miała kula spadać. Jak są takie zawsze wnęki w TR-ach? Bądźcie pewni, że będzie jakaś skała spadać tutaj. Ja pierdzielę. Trolują mnie, tylko tyle wam powiem. Jezu, pomimo tego, że ja wiem, że coś zleci, to ja... słyszycie, jak ja reaguję. W ogóle weź tą apteczkę, co?
Matko Boska. Malnie to jest troll level hard. Aha, nie wejdę w ten sposób, a tędy? Też nie. No to co? Przepraszam bardzo. Okej, w ten sposób. Oj, Jesus. Zapal mi to, bo jest mi ciemno. Tu się coś przesuwa, nie? Tu się coś przesuwa. O, czekajcie. A, jest wejście na górę. Dobra, no ale tu jest coś i tu jest coś. Hello? Moment, bo na pewno to jedno trzeba prze... A czy to są drzwi? Dobra, nie było tematu. Jakie mam to? Czekajcie, bo nie kumam. Jakie mam to wysunąć? No to chyba nie mogę tego wysunąć, chyba to muszę wsunąć w takim razie. A to ci, słuchajcie, zagwózdka. To może być jakieś takie trochę popieprzone, muszę wam powiedzieć. A dalej się nie da? Da się! No i co teraz? A? A jeszcze? Nie. No i ja teraz nie wiem. Czy mam to przesuwać tak dalej? Bo to może być istotne. I to tak serio istotne. Nie, ja bym tego tak nie wysuwała, bo jakby tam gdzieś na przykład... Słuchajcie, od tamtej strony można było. To ja nie wiem. Na razie w ten sposób to zrobimy, co? Co tu jest? Nie wiem, co to spadło. Okej. Jakieś gówno gdzieś. Aha, tu spadło. Dobra, kumam. Aha! No to... Dobra, to czyli teraz z tamtej strony by wypadało to wysunąć, tak? Jo, dobra, to ma sens. Okej. Dobrze, że tego nie wysunęłam do samego końca, widzicie? Jeszcze tam na górę po tej drabince trzeba by się było za chwilę dostać. Dobra, maksymalnie się już nie da. Cały czas słyszę to latające główienko. My to musimy sobie podstawić pod to, żeby wejść, móc wejść na górę, ale jeszcze ta drabinka mnie tutaj mierzi. No, pani. Okej. Dobrze, że już nie trzeba znowu od drugiej strony tego zachodzić, bo to by było już bardzo irytujące. Wejdziemy sobie najpierw tu, a później pójdziemy na tą drabinkę. Zobaczymy, co tu jest. Zapisz to, bo... Aha. Boże, to jest sekret, serio. Ale to mamy wszystkie w takim razie, pokaż to. Znaczy, nie wszystkie w całej grze, absolutnie. Na ten level. Bo ostatni sekret, jak pamiętacie, będzie w ostatnim, w następnym levelu, w ostatnim, no. Znaczy w ostatnim w ogóle
takiej takiego prawilnego przejścia, bo jeszcze będzie. Jak pamiętacie, mówiłam, wspominałam. O kuźwa. Jeszcze będzie, jeżeli pamięta. Aha. I niby, że przepraszam bardzo, co ja mam zrobić z tym? Ja pierdzielę, przecież to jest nie do zrobienia. Daj ta spokój. Dobra. Trzeba to wziąć, słuchajcie, sprawę w swoje ręce. OMG! Jak to mam zrobić? Nie za bardzo kumam. A może po prostu chwyć się łapkami? A, to może w ten sposób. Czy spadły dwa, czy jeden? Weź zobacz, czy drugi też spadnie. No nie do końca. A mogę tak? A mogę tak. Dobra. Wejdź tam na górę, bo widzę, że to gówno tam lata. Dobra. Uff. No chyba w ten sposób trzeba to zrobić. Innej opcji nie ma, moi drodzy. No ale... Słuchajcie... Kochani, jestem z powrotem. Gra mi się zawiesiła w ogóle. Lara nie chciała się wspiąć tutaj. Spieprzyło mi to, zbadżyło mi to. Piesek mi śpiewa. Zbadżyło mi to w ogóle klawiaturę. No Jezu, już się śpiewy zaczynają. Tornatko, nie śpiewamy. Teraz pani nagrywa. Nie ma śpiewów. No ja wiem. Wiem, która jest godzinka. Bo to jest za chwilę twoja godzinka. No ja wiem, słoneczko. Ale no, twój braciszek jeszcze śpi. To mi spadnie na łeb. Spoko. Aha. To chyba nie to. Ale nie płaczemy, misiu. Nie płaczemy. Dobra, to chyba trzeba coś zrobić z... Aha, to takie rzeczy, to trzeba z rolem, to takie, to powiem wam szczerze, że takie ciężkie rzeczy z lasu trochę. Takie rzeczy, tak? Ja. Takie rzeczy. Ej, ale tu jest następne! To ja nie wiem, czy ja chcę... to jak ja mam to zrobić? Udało się. A co jest tutaj u góry? Nic. Dobrze. Dobrze. Aha. Mamy też shotguna. O, i mamy, słuchajcie, dźwignię, którą można teoretycznie przeoczyć. To było, no gdzieś to, kurde, gdzieś tam na dole to było chyba. Jo. Czy ja mam znowu przeskakiwać na drugą stronę? No muszę. No cleaner mi się załącza, weź, już nie denerwuj mnie, chłopie. Wszystko mi tu prześwituje, dajcie spokój. Znowu z... Masakra, powiem wam tylko tyle. No nie chcę za bardzo brać apteczki, ale chyba będę... Oho. Oho.
słyszeliście to. No chyba będę zmuszona. No. To będzie ten odcinek dość pocięty, więc zaraz, kochani, wracam. Mój piesek płacze, trzeba iść na pomoc. Jestem, moi drodzy, z powrotem. Nie wiem, czy sytuacja opanowana, czy nie. Piesulek się chciał zapłakać. Nie wiem tylko, gdzie ja idę i gdzie ja mam iść tak na dobrą sprawę. Już jestem tak zamotana. Ale ja tutaj byłam. Aha, tak, dobrze, bo to tutaj te drzwi, jedna z tych drzwi się otworzyły, okej. Okay. Dobra. Ja pierdzielę, no nie wytrzymię. Pytanie, czy jest tutaj coś w tych wnękach? A czy sekretu to teoretycznie nie musimy szukać? Aha, tu są dwa! No ja jestem ciekawa, jakie mam to zrobić. Przepraszam bardzo. Ja jestem bardzo ciekawa, jak ja mam to zrobić. Na jakimś sprincie, czy jak? Nie mam pojęcia. Nie mam, słuchajcie, pojęcia, jak mam to przejść. Nie, no, nie, to jest już przegięcie pały. To jest przegięcie pały. Jakoś pod ukosem, no bo ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Zielonego. No to by było dobre. Tylko może bez skakania. No właśnie. A ja kombinuję, słuchajcie, jak koń pod górę. Tylko pytanie, co się otworzyło? I w ogóle, czy to nie jest jakaś czasówka? Pokażcie to. Nie, to nie jest czasówka, dobra. Znowu trzeba zrobić to samo. Tylko to, no, nie do końca w takim ślimaczym tempie. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, nie będę tego komentowała, co tu się odwaliło. Czy były tu jeszcze jedne drzwi? Może te drugie się otworzyły? Jo, tak myślałam, że będzie... No, tak myślałam, że będzie zamach i oczywiście się zamachnęłam. Proszę. Tak na dobrą sprawę, to jest najbardziej irytujące. Jak ta cała woda i ten cały ogień. Aha. No. No gdzie tu jest jakiś ten z boku, który tak sapie. Panowie! Nie no, jestem zmuszona niestety zabrać kolejną apteczkę. Ciul, trudno, mam tego dużo. Dobra, mamy kolejną maskę. Słuchajcie, no moim zdaniem mogę tutaj wskoczyć do wody. No tak mi się wydaje, że powinnam móc. O, to tu są kujki. Machnęło mnie to, prawda? Zatruło mnie to na 100%.
No głupie to jest. Nie wiem, jak mam to zrobić, żeby to... A tu jest jeszcze w ogóle naboje mi zostawili panowie. Jak mam tam skoczyć, żeby... Jak mam tam skoczyć, żeby to mnie nie zatruło, co? Nie kumam. Spieprzyłam sprawę, wiecie z czym? Ale dlaczego? Nie rozumiem tego. Tędy chyba się nie da wrócić. Ja niepotrzebnie tracę tyle po prostu czasu. Moim zdaniem nie da się tego zrobić. Dobra, wiecie co, walić to. A nie ma takiego 8-1, 7-9, co to za save? No i dobrze, tak to zrobimy. Zrobimy to tak, panowie. Zrobimy to tak. Wiecie dalej, jak zrobimy? Pewno wiecie. Skoczymy ładnie do wody. Ta główienko mnie zatruje. Niech zatruje. A teraz weźmiemy sobie dużą apteczkę i do widzenia. Do pagienia. No i wszystko załatwione. Mamy te trzy maski? Żeby nie było, że nie wzięłam. Mamy trzy maski. A teraz wyskakują panowie, ej. I to nawet dwóch! Hu, 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 hu. Dobra. Nie zatruli mnie, mam nadzieję. Jeszcze jakieś? Potworki? Chyba nie. Dobra. Jeszcze jakiego mi brakuje? Tu na lewo? Jakie to jest? Bo ja już... Tak, góry na pewno. Nie robiłam tego. Okej. Na 100% tego nie robiłam. Weź to zapisz. Aha. Dlaczego tu jest otwarte? Czekajcie. Dlaczego tu jest otwarte, a tu nie jest? Dziwne to. Co tam są za drzwi? Nie kumam tego. To są jakieś zamknięte drzwi. Nie wiem, czy to tak powinno być. Czy to powinno być w ten sposób? Chyba tak, dobra, bo tu jest jakaś drabina. Dobra. Badamy sprawę. Jestem ciekawa, czy w ogóle będziemy mieć na przykład jakiegoś bossa. No ja myślę, że tak, no, że taki długi custom. Tym bardziej, że no, autor naprawdę się tutaj starał, widzę. I z poziomem trudności i z jakimś takim obyciem w ogóle z całą tą grą dla bardziej takich zaawansowanych graczy. No, już słyszę, że coś lata. Już słyszę jakieś gówienko. Tylko nie wiem gdzie. Dobra. To są jakieś zapadające się gówienka, nie? Pytanie, wiecie, żebym czegoś nie skrzaniła, żebym sobie czegoś nie wykorzystała, a okaże się, że... Dobra, no co? Aha. Spoko.
Tylko tam widzę, że tu jest taka jedna zapadająca się, widzicie ją, że można by było tam jakiś przystanek zrobić. I teraz pytanie, czy ja mam przebiec? Aha, przebiec. I tutaj proponowałabym, o, tutaj sobie tak, o, upaść. Jo. No nie do końca w ten sposób, ale no prawie. Aha, i nie zapisałam. Świetnie. Naprawdę, dlaczego mi to robicie, no? Dlaczego mi to robicie, no? Nie wiem, czy to nie powinno było być... Czekajcie, nie wiem, czy to nie powinno być zrzucone, chociaż niekoniecznie. Dlaczego tak się dzieje? Weź no to zapisz, dobra? Byłabym wdzięczna. Dobra. I zapisz to po raz kolejny. Setny, nie wiem. No ale teraz to nie było, nie miała prawa ona, moi drodzy, moim zdaniem, nie wiem, przeskoczyć tego. Ja pierdzielę, co oni tu robią? Nie mam pytań. Co tu się dzieje? Troll, jakich mało. Ale tu jest zamknięte. Ja pierdzielę, no i jak ja sobie coś zepsułam? Nie, ja po prostu już ten odcinek będzie tak tragicznie pocięta. I ja nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłam. Słuchajcie, ja nie mam zielonego pojęcia. Tu jest jakaś... Nie za bardzo kumam, o co tu chodzi, ale okej. Okay. Nie rozumiem tego zabiegu jakby. Czy ja to spieprzyłam, czy nie? Mam chyba jakiegoś osobnego save'a. Zaraz zobaczę, gdzie ja tam save'owałam ostatnim razem. To jest 90. No to nie wiem, na jakiejś takiej... O, tutaj może sobie będziemy save'ować. Ona, zauważyłam, czasami nie trafia. Nie wiem, w czym jest rzecz. O, mamy nawet znowu flary. To bardzo, bardzo dobrze. Czasem trafia, czasem nie trafia. Aha. Co, będziemy tym samym... tą samą drogą wracać. To jakoś tak mi się... Świetnie, będzie mi coś na łeb spadać, prawda? Na 100%. Nie wiem, czy to tak ma być. Aha! No świetnie. Lawy, nie lawy. Nie wiem, czy tu mi coś na łeb nie spadnie. Spadnie, oczywiście. Trzeba by się było trzymać tak ewentualnie przy samej ścianie. Nie, nie zrobię tego. Nie, będę musiała... Jestem zmuszona niestety wziąć małą apteczkę. To ile ja tutaj, ale wiecie, ja mam ich dużo. To ile ja ich tutaj po prostu zużywam, to jest jakaś paranoja. Ej, ale ja im potrafię tego przelecieć. O co tutaj chodzi? To już nawet nie chodzi o samą apteczkę, tylko po prostu nie potrafię tego przelecieć.
No dobra, niech będzie. Aha, nie ma hit. Nie mam kuźwa pytań. Nie wiem, nie umiem tego zrobić, moi drodzy. Nie umiem. Za ostro jest tutaj pojechane już. Nie, no super. Nie wiem, którą majkę mam tutaj, czy mam łapkowanym, czy jaka tutaj jest jakieś takie, że można by było ewentualnie na to skoczyć chyba, nie? Nie wiem. No nie. Bez sensu. Ja w ogóle nic nie widzę. To aż mi jest niedobrze, powiem szczerze. To aż się źle ogląda po prostu. Brak mi słów. Nie, tutaj się wszystko wiesza. Dajcie spokój. Chciałabym to przejść już z tym HP, którym mam. I chociaż mam apteczek naprawdę dużo, to i tak to jest przegięcie, moim zdaniem. Ile ja tutaj apteczek zużyłam w tym levelu? W tym... Ach, dobra, nieważne. I co, spadnie mi coś na łeb pewnie jeszcze, prawda? Czy nie? Nie spadnie, na szczęście. Niedobrze mi. Wam pewnie też. Mam nadzieję, że to zaraz przejdzie. Ale jest mi maks niedobrze. Nie wiem, co to było, ale okej. Mam nadzieję, że to jest teraz otwarte. No, przestało. O Boże, jakieś drzwi w ogóle. Gdzie my jesteśmy? Nie wiem, co to są za drzwi. Aha, to są te drzwi, co ja się pytałam, że są zamknięte. Dobra, no to my możemy już generalnie teoretycznie wsadzać te maski. To włóżmy to i zakończmy ten odcinek, bo mam już tego odcinka dość. Mam nadzieję, że zresetuje mi się tutaj już wszystko. Fajnie by było. I przy ostatniej masce ja sobie to zasejwuję. Nie wiem, czego mam się spodziewać. Jakiegoś beboka czy co? No nie, beboka raczej nie. Wskakuj tam. Uhuhu. No, no, no. O kuźwa. Na grubo. Okej. Okay. Oh my god! Tu używamy wszystkich orbów! No to dobre. Mamy piękną nutkę. W dodatku. Kuźwa, zbliżamy się naprawdę wielkimi krokami do końca. No i co? Wchodzimy? No i dobrze, moi kochani. Jesteśmy w levelu pod tytułem Temple of the Sacred Emerald.
Tutaj my zdobędziemy sobie ostatni sekret całej gry. To jest nasz ostatni level, taki prawilny, a dopiero później będzie ten dodatkowy za wszystkie sekrety, jeżeli uda mi się. Oczywiście ja nie odpuszczę, absolutnie. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście dzisiaj ze mną. Sorry za to, że ten odcinek był taki pocięty, no ale niestety nie było innej opcji. Dobra, kochani, do usłyszonka. Pa, pa.